Witam was, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z najbardziej utalentowanych polskich generałów. Polski pierwszej połowy XIX wieku. Ignacym Prądzyńskim. Z pochodzenia Wielkopolanie. Urodzenia 20 lipca 1792 roku w Sandnikach. W gminie Kostrzyn. Początkiem jego kariery wojskowej było wstąpienie do wojska Księstwa Warszawskiego. Brał udział w kampanii Napoleona na Moskwę. Za bitwę pod Berezną dostał medal Virtuti Militari. Wiernie walczył u boku Napoleona aż do jego upadku. Nagrodę został kawalerem Ligi Honorowej. W stopniu majora przyszedł do Armii Królestwa Polskiego, gdzie dało się go poznać jako bardzo dobrego inżyniera wojskowego. Był autorem m.in. projektu kanału Augustowskiego. W Armii Królestwa Polskiego na stałe pełnił funkcję w kwatermistrzostwie generalnym, a w późniejszych czasach wykorzystał taktyki i fortyfikacje. Był uznaczony wieloma wyróżnieniami, m.in. Orderem Świętej Anny oraz Znakiem Honorowym za 20 lat służby. Należał do patriotycznych organizacji, takich jak Związek Kosynierów i Towarzystwo Patriotyczne, za co musiał przez 3 lata siedzieć w więzieniu. Podczas powstania listopadowego wychodził z twierdzą Zamość, a w końcowych etapach powstania kwatermistrz generalny Strzału Głównego i dowódca Korpusu Inżynierów, decydowany zwolennik działań zaczepnych oraz koordynacji działań partyzanckich i planu wojny z Rosją, tylko ograniczony sposób wykorzystywany przez Jana Zygmunta Skrzyneckiego. Dowodził w wygranych bitwach pod Iganiami, Wawrem, Dębem Wielkim. Walczył również w bitwie pod Olszynką Grochowską, gdzie dowodził oddziału rakietników pieszych. Mimo iż rakiety nie zadały dużych strat realnych, to wywołały ogromny popłach w oddziałach wroga. Po upadku powstania wysłany w głąb Rosji, gdzie pisał pamiętnik z dziejów powstania. W późniejszych latach doskwierało mu zdrowie. Leczył się na wyspie Helgoland, na której utopił się 4 sierpnia 1850 roku. Tam też został pochowany.